To sklepowa ochrona zatrzymała złodzieja, który nie zamierzał płacić za zakupy, dodajmy niecodzienne, w centrum handlowym na legnickich Piekarach. Policjanci udali się na miejsce, zatrzymali 30-letniego mieszkańca Legnicy. Okazało się, że amator łakoci od razu zaspokoił swoje potrzeby i zjadł kilka sztuk czekoladowych jajek. Przy sobie posiadał jedynie 90 sztuk. Pozostałe słodycze ponownie trafiły do sprzedaży. Jak się jednak okazało, 30-latek zdążył także odwiedzić sklep po sąsiedzku, gdzie mógł wybierać w innym asortymencie. Jego łupem tym razem padły klapki, okulary przeciwsłoneczne, foremki do lodów. Łączne straty, jakie spowodował, opiewają na kwotę blisko 1000 zł. Trudno stwierdzić, czy mężczyzna działał bez żadnego planu, czy wręcz przeciwnie, próbował podreperować budżet przed zbliżającymi się w czasami, wykreślając z listy zakupów kolejne pozycje. Wiadomo już, że nie przetestuje ani zdobytych foremek do lodów, ani okularów. Urlop raczej też będzie musiał przełożyć. Niewykluczone, że nawet o 5 lat.